Szanowni Państwo, dobry wieczór. Poprosiliśmy Państwa tutaj, wróciliśmy z Torunia, gdzie odbyła się następna sprawa z powództwa Platformy Obywatelskiej odnośnie materiału, który wydała koalicja Janusza Cieńciała i o którym wczoraj mówiliśmy. Do sprawy tej doszło do ugody, a myślę, że więcej o sprawie powie pan Paweł Witkowski, który na tej sprawie był i który z ramienia koalicji sprawy tej broni. Sprawa, ona była faktycznie z powództwa prezydenta Roberta Malinowskiego. Była rozstrzygnięta dzisiaj dosyć szybko, w zasadzie to było gdzieś 3 czy może 3,5 godziny. Było postawione 6 zarzutów. Broniliśmy ich wedle naszej wiedzy i dowodów, natomiast kiedy była możliwość zawiązania ugody, kiedy padła propozycja z jednej i z drugiej strony, usiedliśmy, porozmawialiśmy, doszliśmy do wspólnych wniosków, przyznaliśmy, że nie wszystkie sformułowania były sformułowane w sposób należyty i rzetelny, w związku z tym postanowiliśmy dojść do ugody, natomiast jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, która odbywała się dzień wcześniej, na nią złożyliśmy odwołanie i będziemy czekać na kolejne podejście. No podejrzewamy, że to już będzie po 16 listopada. Jak ocenią Państwo własną kampanię, już pomijając te gazetki, inne, że tak powiem, spotkania, może jakieś wnioski? To znaczy kampania była taka bardzo pracowita. Zresztą ja myślę, że jak Państwo na nas patrzycie, to widzicie, że nie mieliśmy rąk założonych, staraliśmy się spotkać z wieloma środowiskami, spotykaliśmy się z różnymi środowiskami. Jakie statystyki były przewozów wycieczkowych i rejsowych? Oj, rejsowych były bardzo duże i autobusowych też były duże. Były tak duże, że tak naprawdę w pewnym momencie musieliśmy przerwać, bo byśmy pewnie finansowo tego nie wytrzymali. To nie były tanie wycieczki, ale skorzystało z tego wiele środowisk, szczególnie środowisk senioralnych. A jakieś konkretne liczby? Bo były jakieś tam szacunki robione? Myślę, że zrobiliśmy około 10 takich wyjazdów. Te wyjazdy były do Chełna i autobus, który jeździł, był zawsze pełny. Więc to było gdzieś około 600 osób. Bo gdzieś tam, około. Jeszcze do tego dodajmy rejsy statkiem, które były jeszcze w ciepłych miesiącach, bo to była końcówka sierpnia i początek września, to razem około 2000 ludzi, myślę, zostało przez nas w jakiś sposób ugoszczonych, czy też docenionych. Sądzą Państwo, że będzie druga tura? Sądzimy, że będzie druga tura. Tak. A jakie są Państwo przygotowani na tą drugą turę? Bo może być jeszcze bardziej ostra niż pierwsza, jeżeli akurat na przykład to Państwo, przypuśćmy w tym momencie. To prawda, że emocje wzięły górę z jednej i z drugiej strony, przynajmniej jeżeli chodzi o koalicję Janusza Cieńciała i Platformę Obywatelską. Emocje wzięły górę. Nad tym ubolewam. Myślałem, że faktycznie damy radę prowadzić tak kampanię, żebyśmy sobie, powiem kolokwialnie, na odcisk nie nadepnęli. Ale dzisiaj pokazuje się to, o czym myśleliśmy, że to wcale tak łatwo nie będzie. Jak powiadam, kampania była trudna. Dzisiaj dobiega końca. Prosimy Państwa, idźcie do tych wyborów, bo to są ważne wybory. To Państwo określicie, co będzie dalej w mieście się działo i w jaki sposób to, kto będzie z Państwem rozmawiał, w jaki sposób będzie z Państwem rozmawiał i jak o Państwa będzie dbał, to Wy zadecydujecie 16 listopada. Były cywilne przygotowania, żeby się nie obawiać tych pozów cywilnych, bo może być sporo. Tak? Myślę, że będziemy rozmawiali jeszcze z tymi osobami, bo faktycznie w gazetce są naprawdę niektóre z tych osób niepotrzebnie zostały wymienione w gazecie. Jestem przekonany, że dotrzemy do tych osób, będziemy z nimi rozmawiali i pewnie należą im się przeprosiny w tym względzie. Nie będziemy przepraszali te osoby, bo przeprosiny tym osobom na pewno się należą. To były osoby postronne kampanii, więc należą się na pewno. Panie jechał do Torunia z takim nastawieniem, żeby się dogadać, czy...? Nie, do Torunia jechaliśmy, żeby się obronić, natomiast w trakcie rozprawy
No, może to instynkt, może to kwestia tego, co widziałem na sali. No, w pewien sposób dało mi do myślenia, że chyba będzie korzystniej, jeżeli usiądziemy do stołu rozmów, aniżeli będziemy się dalej próbowali przepychać, bo ta droga donikąd nie prowadzi. To znaczy z tego wniosek, że zawsze jest korzystniej rozmawiać. Myślicie, że ta gazetka może Wam zaszkodzić, czy może Wam pomóc? Już z takiego typowo marketingowego punktu widzenia. Nie wiemy. Naprawdę nie wiemy. Na ile nam zaszkodzi, a na ile też w redakcji się zastanawiamy. Wiemy jedno, że ta gazetka była, nie tylko ludzie ją brali, ale też ci, którzy jej nie mieli, ją kserowali, chcieli ją przeczytać. Więc na ile nam pomoże, a na ile nam zaszkodzi, trudno nam w tej chwili powiedzieć. To jest fakt, że ona wywoływała sensację i ludzie sami chcieli ją nabywać. Kiedy się tylko konferencja Platformy Obywatelskiej, ta pierwsza całkiem, gdzie był poseł Szymański i Marek Sikora, kiedy ta konferencja się skończyła, my dostawaliśmy... Przedwczoraj. Po tej konferencji my dostawaliśmy kilkadziesiąt, blisko 120-130 telefonów mieliśmy z prośbą o dostarczenie, czy jest, czy można zobaczyć. Na takim poziomie to było, natomiast jak to jest dzisiaj oceniane, nie wiemy, ciężko nam powiedzieć. Myślę, że to wybory i wyborcy sami ocenią, czy to jest na plus, czy na minus. A jeszcze takie pytanie odnośnie właśnie samych przebiegu wyborów, bo tu komitety przygotowują się na przykład do pilnowania, mężowie zaufania. Czy będziecie mieli mężów zaufania, czy w komisjach będziecie pilnować tych spraw? No bo tu różne takie głosy padają, nie z jednego, z kilku komitetów. Nie będę ich tu wskazywał. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że mamy aż 29 osób w komisjach, to jest więcej niż połowa. Dodatkowo mamy zamiar obstawić, nie wiem czy wszystkie pozostałe, ale przynajmniej większość komisji mężami zaufania. To nie jest zabieg niezbędny. Myślimy, że na dzień dzisiejszy jest trudno fałszować wybory, więc nie podejrzewamy, żeby to było możliwe. Natomiast warto zawsze mieć człowieka, który będzie zwracał uwagę, no bo człowiek jest omylny i czasami może się jakiś drobiazg niezgodnie z protokołem pojawić. Warto wtedy mieć osobę, która zwróci na to uwagę. Mimo że okazaliśmy się ludźmi bardzo podejrzliwymi, wydając tą gazetkę, to wierzymy jednak w to, że wybory odbywają się demokratycznie i że nie są fałszowane.